Szanowni Państwo, w imieniu Uniwersytetu Otwartego i Uniwersyteckiego Centrum Mediów UJK zapraszam do wysłuchania Wykładu Otwartego. Tematem dzisiejszej prelekcji jest to, czy czat GPT jest genialnym narzędziem, czy wielkim konfabulatorem. W roli prelegenta wystąpi profesor Wojciech Broniowski. Profesor zwyczajny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Zapraszam do wysłuchania wykładu. Pięknie dziękuję za to wprowadzenie. Ledwie mogłem siebie poznać. Natomiast prawdą jest to, szanowni państwo, że jestem fizykiem. I tak jak to fizyk, lubię sobie poeksperymentować, ale przede wszystkim jak jest coś, to chcemy to zrozumieć. My, fizycy sięgamy zawsze do głębi, do sedna spraw, i również tutaj pomiędzy przedstawieniem ekscytacji obecnie powszechnej, tym narzędziem sztucznej inteligencji, które nazywa się czat GPT. A pokazaniem zagrożeń, które ono niesie, będę też starał się, zobaczymy z jakim skutkiem, wyjaśnić Wam, w jaki sposób to w ogóle działa. Jak to jest możliwe, że takie narzędzie może w prosty sposób, czy też w szybkim czasie działać i udawać po drugiej stronie, powiedzmy, otwarcie człowieka. Nie bójmy się tego powiedzieć. Więc jest w ostatnim czasie, absolutny szał, można powiedzieć, i szok. Wszędzie, tak powiem, wszystkie media, gazety, kanały internetowe wspominają czat GPT jako, jako coś cudownego, A Więc jest ten niesamowity zachwyt. I pierwsze, co nie wiem, czy wszyscy z Was już sobie odpalili czata GPT, czy nie, są też inne narzędzia, to od razu powiem, że sztuczna inteligencja nie obraza się do... nie zawęża się do przetwarzania języka naturalnego, ale też są inne aplikacje, w szczególności to, co tutaj będę pokazywać, żeby troszeczkę Wam zapewnić rozrywki podczas wykładu, to są rysunki robione przez aplikację, która się nazywa Midjourney. To jest niesamowite. To jest, powiedziałbym, tak samo albo nawet bardziej niesamowite od czata GPT. Wpisujemy pewien ciąg kluczy. W tym przypadku napisałem Med Professor Lecture AI Crazy Neutral Network i daje mi coś takiego. Mogę powiedzieć w jakim stylu i tak, więc to mam być to mam być ja, prawda, więc powinienem teraz się wzbudzić, żeby Wam uwaga, uwaga wzrosła. No i pierwsze, co jest co trzeba sobie zrobić w domu, pewnie to już robiliście to trzeba sobie odpalić czata GPT. Tutaj w tym pliku PDF są linki, więc można po prostu na nie klikać i, i odpalić czata GPT. No więc Pierwszy mój pomysł był taki właśnie, jak tutaj byłem zachęcony do tego, żeby powiedzieć coś o czacie GPT, powiedziałem, że niechże że czat GPT napisze o sobie taki wykład. I to w zasadzie prawie można zrobić, to jeszcze nie jest na tym poziomie, żeby on włączał fotografikę i formatował w, w kolejne slajdy i tak dalej, ale... Jest w stanie to zrobić, to ja kazałem mu krótko powiedzieć o sobie, czym jest. Więc jestem czat GPT, modelem języka stworzonym przez OpenAI na bazie architektury GPT-4. Nazwa GPT pochodzi od Generative Pre-Trained Transformers. Jest to rodzaj architektury sztucznej inteligencji itd., itd. Czy jest w stanie o sobie powiedzieć różne rzeczy? Teraz ja Państwu będę starał się wytłumaczyć w środkowej części tego, tego wykładu. Co oznaczają tutaj te słowa, czym jest ten, ten, ten silnik sztucznej inteligencji o nazwie GPT. Natomiast pierwsze, co, no to, to, to dlaczego to stało się takie popularne, że ludzie od razu kapnęli się, w jaki sposób mogą to wykorzystać. Pamiętacie traumę ze szkoły, kiedy jest niedziela wieczorem i na poniedziałek trzeba zrobić zadanie z polskiego, prawda? Męczyli nas romantyzmem, więc sięgnąłem do mojej traumy z dzieciństwa i kazałem mu, tam zadanie, porównaj bohaterów Byrona i Mickiewicza. Czy możesz pomóc w wypracowaniu? Więc pierwsze, co zrobił, listę punktów, w moim przekonaniu w tej chwili jako niepolonisty, zupełnie taką sensowną z tego, co pamiętam. Czy napisał romantyzm, jak kontekst literacki, i tak dalej, zarówno Byron, jak i Mickiewicz byli wybitnymi poetami, epoki romantyzmu i tak dalej, i tak dalej. Potem pisze. Bohater Bajronowski, wyobcowani, melancholijni, skonfliktowani. Są to postacie tragiczne, które borykają się z wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami, prowadząc życie pełne pasji, miłości i przygód. Przykładem, i tak dalej. Potem bohater Mickiewiczowski, potem jest wyobcowanie i melancholia. No, rozwija te, te punkty. I to jest w zasadzie niesamowite, bo oczywiście te problemy, programy, które potrafiły czatować nie miały takiej swobody i w zasadzie takiej wypowiedzi, która, no powiedziałbym, no, sięga poziomu no, ucznia prymusa w klasie, czy wręcz po prostu nauczyciela. Prawda? Oczywiście ktoś mógłby się przebiec, czegoś tam brakuje, tego brakuje i tak dalej, ale ogólnie no, to jest po prostu coś fenomenalnego. Prawda? Więc ten poziom, poziom tutaj, nazwijmy to, rozmowy. No więc potem powiedziałem tak, no na podstawie powyższych on powiedział, że możesz opracować wypracowanie, opracować, może będziemy napisać wypracowanie, pewnie byłoby może ładniej. E, pokazałem mu napisać na 200 słów i napisał na 200 słów. E, I tutaj jest e, odczucie, jak się tego, nie wiem, kto z Was nie używał czata GPT, może tak się zapytam, niech podniesie rękę. U, to widzę, że mamy tutaj duża... Kto używał w takim razie? To widzę tylko, tylko parę osób. Nie, to to musicie odpalić, dlatego, bo to po prostu da Wam bardzo dużo czasu na inne rzeczy. Wszystkie wypracowania standardowe, wszystkie projekty, wszystkie zadania, które są, nazwijmy to, łatwe, no to po prostu on to robi. I pytanie jest takie, czy nie mamy przypadkiem do czynienia z osobą przyjaznym korepetytorem, uczniem prymusem siedzącą po drugiej stronie. To tak działa, że nas zadziwia. No i stąd jest ten, tak powiem, krzyk och, ach, który widzimy naokoło. Inny przykład jest taki. Napisz podniosły list gratulacyjny dla fizyka, który rozwiązał problem uwięzienia kolorów QCD, maksymalnie 150 słów. I napisał mi ten list. Szanowny panie profesorze, więc tak założył że jak, jak który rozwiązał że to musi być profesor prawda więc yy, zgadł to z kontekstu potem jeszcze też co jest ciekawe tutaj jest QCD to jest skrót angielski od quantum chromodynamics robodynamika kwantowa to też wiedział więc zastąpił to żeby było ładniej no i napisał taki piękny list w stylu takiego no, no, no listu formalnego, gratulacyjnego, prawda. Tak samo zrobi toast weselny itd. i tak dalej, wtedy będzie w luźniejszej to konwencji. Także to jest według mnie absolutnie e, niesłychane. Mój kolega po fachu, profesor Jakub Zakrzewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrobił ostatnio wywiad z czat GPT na temat Polski. To się ukazało w pauzie akademickiej, tu macie Państwo link do, do tego e, czasopisma internetowego. Pauza to jest, PAU to jest Polska Akademia Umiejętności w Krakowie. I zapytał się, tam jest wiele pytań, ale jedno jest takie, dlaczego polscy politycy chwalą się, że nie umieją fizyki? Niektórzy polscy politycy faktycznie chwalą się, że nie rozumieją fizyki i innych nauk ścisłych. Co jest niepokojącym trendem? Może to być podyktowane względami politycznymi, które nakazują ukazywanie się jako zwykłych ludzi, nieznających naukowych pojęć. Taki wizerunek jest często wykorzystywany jako sposób na budowanie sympatii wśród wyborców. Jednak takie postawy negują wartość i znaczenie nauk ścisłych dla rozwoju i postępu społeczeństwa. Nie rozumiejąc naukowych koncepcji i faktów, politycy nie są w stanie podejmować racjonalnych i skutecznych decyzji dotyczących ważnych kwestii, takich jak na przykład nauka i technologia, medycyna czy środowisko. W rzeczywistości politycy powinni mieć dobre podstawy w naukach ścisłych, aby mieć pełne i rzetelne informacje na temat kluczowych dziedzin, którymi się zajmują, tylko wtedy będą w stanie podejmować dobrze uzasadnione decyzje, które będą korzystne dla społeczeństwa. No brawo, powinniście teraz spać z krzesła, bo gdyby ktoś wam zadał takie pytanie, nawet wiedząc te wszystkie argumenty, ułożenie tego w tak ładny sposób nie jest banalne. Robi to. Programista GPT, tu rozumiem, że jestem w świecie humanistycznym w tym budynku, ale e, napisanie programów nie nastręcza żadnej trudności, przynajmniej prostych programów. E, e. I to w tej chwili jak rozmawiałem z moimi studentami, oni po prostu z tego już zaczynają korzystać jako z normalnej pomocy naukowej po prostu. I mówi mu się tutaj. Na przykład tutaj napisałem napisz kod w Pythonie rozwiązujący pewien problem, to jest problem komiwojarzada 20 Nie Nieważne co to jest, jest to pewien typowy problem. Napisał program, rozwiązał to, prawda? Ten program. Jeszcze do tego ten program jest okomentowany, a na dole jeszcze jest wyjaśnione, w jaki sposób to jest zrobione i tak dalej. Niesłychane rzeczy poeta GPT. Tutaj po polsku niestety jest tak, że on jeszcze nie rymuje, nie wiem czemu, bo kazałem mu najpierw napisać sonet w stylu sonetu Krymskiego-Mickiewicza, ale nie rymował tego i nawet mimo usilnych, ponawianych prób, żeby rymował, to tego nie zrobił, więc kazałem mu napisać wiersz w stylu T.S. Eliot'a. On frustrated computer engineer trying to solve the mystery of consciousness. I napisał ten wiersz, ja go tutaj skróciłem, bo on miał 10 strof, jest znakomity ten wiersz. Po pierwsze tak, rymy są tak zwane, no nie, nieczęstochowskie, nie czyli nie są rzeczownikowo-rzeczownikowo-czasownikowo-czasownikowe. Rymuje się bardzo ładnie, na przykład Away do array, czy Bright to Night i tak dalej. Pada przymiotnik z rzeczownikiem nie ma problemu. Sam w ogóle treść tego jest, jest bardzo dobra. Na przykład ostatnia zwrotka for consciousness a realm untamed, reside in hearts, in love and pain. Not in the wires, not in the code, but in the human spirits abode. To piękne rzeczy po prostu, prawda? Teraz oczywiście, jak coś mi się tutaj nie podoba, jest zbyt napuszon, mogę to sobie zmienić, ale gdybym chciał napisać wiersz, w tym momencie rymuję po angielsku, ale biały wiersz mogę napisać po polsku. Możecie napisać wiersz w stylu szymborskiej i napiszę w stylu szymborskiej ten wiersz. Będzie podobna tematyka, podobny styl i tak dalej. Jak się mu każe napisać sonet w stylu szekspirowskim, napisze sonet w staroangielskim. Okay. Także twórczość mamy. No i pytanie jest takie, kto siedzi po drugiej stronie, prawda? Jak to jest możliwe, że, że to tak działa? I tutaj to, że my podejrzewamy, że ten program ma takie przymioty, jakby miał inteligentny człowiek, to to się nazywa w filozofii takiej e, inteligencji czy informatyki nazywa się testem Turinga. Alan Turing to był e, ojciec informatyki, genialny e, brytyjski matematyk. E, ale e, czy, pytanie jest takie, czy możemy na podstawie takiej, takiego dialogu, jak my tutaj robimy, takiego czatu, odróżnić człowieka od... E, programu komputerowego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odróżnić, to znaczy, że ten program komputerowy przechodzi test Turinga. I pierwszą tutaj takim myślicielem, o którym wiemy, że się tym zajmował, to był już Kartezjusz, który w swoim traktacie o metodzie Pisze, że gdyby istniała machina, która by naśladowała nasze uczynki tak doskonale jak tylko możebne, mielibyśmy zawsze dwa bardzo pewne sposoby rozpoznania. I tak dalej. Tutaj, tutaj o tym mówi. Nie będę tego wszystkiego czytać, ale on twierdzi, że można by stwierdzić, czy to jest maszyna, czy, czy człowiek, na przykład kiedy ją dotknie. Się w jakimś miejscu, aby się spytała, czego się od niej życzy, w innym, aby krzyczała, że ją boli, i tym podobne. Ale niemożebne jest, aby składała rozmaicie słowa odpowiadające sensowi wszystkiego, co się powie w jej obecności, jak to ludzie bodaj najtępsi zdołają czynić. Czyli dla niego to, że w tej chwili właśnie maszyna jest w stanie składać słowa, jest niewyobrażalne. Oczywiście cofamy się w tej chwili niemal 400 lat wstecz. Prawda, ale, ale Kartezjusz twierdził, że to jest niemożliwe. Drugi sposób odróżnienia jest ten, choćby nawet machina taka czyniła wiele rzeczy równie dobrze lub może lepiej niż którykolwiek z nas, chybiałaby niezawodnie w wielu innych, przez co wyszłoby na jaw, iż nie działa mocą świadomości. Diderot, nieco później, czyli wiek później, w myślach filozoficznych z kolei ma zdanie odrębne, które w zasadzie jest dokładnie yy, yy, f, jakby pr przepowiednią tego, co później pisał Turing, że gdybyśmy znaleźli papugę, która potrafiłaby odpowiedzieć na wszystko bez wahania, twierdziłbym, że jest to istota inteligentna. Czyli Czyli, tutaj, ta silna, jak powiem, doktryna sztucznej inteligencji, czy tego testu Turinga, jest taka, że jeżeli mamy coś, papugę, urządzenie, program komputerowy, który na każde pytanie odpowie nam w taki sposób, jakiego oczekiwalibyśmy od człowieka, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś inteligentnym. Czyli, ChatGPT jest tworem w tej doktrynie inteligentnym. Jest pewnym tutaj uosobieniem, czy przejawem, czy narzędziem sztucznej inteligencji. No, i Turing właśnie ma taki piękny artykuł z 1950 roku, gdzie to jeszcze specyfikuje, bo oczywiście, gdybyśmy dali jakieś bardzo trudne pytanie, to jest tak, że mamy tego człowieka, sędziego, który ocenia, czy to jest maszyna, czy człowiek. Człowiek musi mówić prawdę, a maszyna może kłamać. Ok, też taka tu jest rzecz. I teraz maszyna będzie też oszukiwać, bo jak damy jakieś bardzo trudne. Arytmetyczne zadanie typu mnożenie liczb dziesięciocyfrowych przez siebie, to komputer jest w stanie to zrobić w ułamku sekundy, a człowiek nie. I wtedy od razu by się, że tak powiem, ten prowadzący zorientował, kto jest kto. W związku z czym komputer udawałby, że nie może tego zrobić, albo zrobiłby to bardzo długo, albo by się wręcz pomylił. Prawda? Więc takie rzeczy może robić też. Ok, no więc mamy test Turinga, który w moim przekonaniu e, czat GPT przechodzi. Tutaj znowuż to, co mi Beat nie wygenerował, e, gdy dałem mu zapytanie, t, czy e, klucz, Turing argues with Diderot i zrobił tutaj taki, taki sztych e, z okresu Diderota z XVIII wieczny. E, twarze są może niezbyt podobne, co się nie zgadza, kto mi od razu powie, kto jest postrzegawczy, co jest źle na tym rysunku. A właśnie, ile ma palców Turing? <laughs> Ze 6 czy 7, tak? Także jest błąd, tak? Okej, okay? także widzimy też, że te narzędzia popełniają błąd, właśnie ten, ten mid-journey ma problemy z ilością palców. To notorycznie się pojawia, prawda? Zachęcam Państwa też do pobawienia się tym mid bo to jest niesłychane zajęcie. Więc teraz tak, mamy coś fantastycznego, no i teraz tak jak powiedziałem, jako. Przedstawiciel nauk ścisłych. Nie wystarcza mi, że to mogę używać, ale chcę zrozumieć, jak to działa. I kluczem do tego e, e, powodzenia są sieci neuronowe. I teraz tak, to znowuż nie jest coś, co, proszę Państwa, powstało w tym roku i, i nagle mam. Teraz zaczęli o tym mówić, bo doszło do jak powiem, pewnego poziomu m, niesłychanego rozwoju. Natomiast to są rzeczy rozwijane od czasów, kiedy pojawiły się komputery, komputer pojawił się. E, Taki, jak znamy go w tej chwili, czyli, czyli elektroniczne maszyny liczące, pojawiły się w czasie II wojny światowej, w czasie projektu Manhattan. Zajmowały wtedy no, połowę tego, tego pokoju, prawda? ale tak jak pojawiły się komputery jako maszyny obliczeniowe, pojawiła się próba programowania i w taki sposób, żeby w jakiś sposób posiadały sztuczną inteligencję. No i to sobie tak szło przez te w tej chwili ponad 70 lat rozwoju, przy czym były takie przyspieszenia i przyhamowania. Wielkie przyspieszenie nastąpiło w okolicach roku 2006, kiedy tak zwane sieci głębokie wprowadzono tutaj do, do tych zagadnień. I to, to się związane, to znaczy to znowu też nie pojawiło się, z, że tam jedna firma i tak dalej, to że tak powiem, rzesze, rzesze informatyków na świecie tego typu narzędzia wprowadzały. Już nic nas nie dziwi w tej chwili, że mówimy do smartfona, on rozumie to i tłumaczy na tekst, więc też to, to jest coś, co od dawna mamy jako, jako pewne narzędzie sztucznej inteligencji, czy też rozpoznawanie obrazów, czy autonomiczne samochody i tak dalej. Więc to był stopniowy rozwój. Natomiast właśnie pewna rewolucja nastąpiła, w, no nazwijmy to w, w, końcu, w końcu ubiegłego roku, kiedy, kiedy wypuszczono czat GPT, który rzeczywiście trafił do Rzeszy, ludzie stwierdzili, że to jest coś wspaniałego. Natomiast też ta praca też w, w, w tym kierunku trwała jakieś 5 lat przez tą, przez tą firmę, więc też nie od razu to było. Więc tak sztuczna inteligencja, co to jest, no to jest... W, w, w odróżnieniu od naturalnej inteligencji. Naturalna to jest to, co robi nasz mózg, po prostu tak to definiujemy, sztuczna inteligencja. W ogóle inteligencja to jest rozpoznawanie otoczenia i podejmowanie działań zwiększających szanse sukcesu w uzyskaniu celu. Różne są definicje, ale to jest jedna, prawda, że, że coś, mamy pewne dane, które przetwarzamy w taki sposób, żeby zmaksymalizować nasz sukces. I właśnie to AI, czyli sztuczna inteligencja, ma imitować funkcje poznawcze rozumu ludzkiego, jak uczenie się i rozwiązywanie problemów, ale co bardzo ważne, posiada pewną intuicję. To jest tak jak szachista, który gra w szachy, on nie analizuje każdego ruchu, tylko intuicja mu podpowiada, w jakim kierunku w ogóle jest sens, jest sens pójść. Podobnie postępujemy my, że tak powiem, w podejmowaniu różnych życiowych, że tak powiem, decyzji i tak dalej. Więc, więc to, to nie jest tak, że, że to jest takie banalne nawet do zdefiniowania. To, co już wspomniałem, że to, co w tej chwili jest zrobione, to jest rozpoznawanie pisma, mowy, obrazu, tłumaczenie tekstu. W robotyce sukcesy, które oprócz samochodu autonomicznego, mamy automatyzację, mamy zastosowania w medycynie, mamy zastosowania wojskowe bardzo ważne. Granie na najwyższym poziomie w gry strategiczne szachy, też taka chińsko-japońska gra go, która jest znacznie bardziej skomplikowana, ma znacznie więcej możliwości niż szachy. Dopiero niedawno sztuczna inteligencja pokonała człowieka w tą grę, bo szachowe robią to od dawna. Kreowanie, ulepszanie, fałszowanie rzeczywistości różnego rodzaju. Można wziąć film i zdjęcie jakiejś osoby i zmienić aktora w... w w samego siebie, czy kogoś z naszych znajomych, i, i także to, tego, typu, tego typu rzeczy, które też są łatwe dosyć w użyciu, więc to jest też niesłychane. E, dobra, e, i teraz tak. Teraz to, co e, dzięki czemu ten ostatni e, skok był możliwy, to są e, dwa, dwa istotne e, e, punkty. Pierwszy to jest e, rozwój e, 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 Metod algorytmicznych i mocy obliczeniowej komputerów. Po prostu strasznie staniały komputery, w szczególności karty graficzne, które wykonują tego typu, tego typu zadania, więc, więc ta moc obliczeniowa jest, jest po prostu na tyle duża, że umożliwia konstruowanie takich narzędzi jak Czat GPT. A druga rzecz bardzo ważna to jest dostępność niewyobrażalnie wielkich zasobów danych. Czyli te dane, o których tu mówimy, to jest, one mają długość około 50 miliardów słów. Wikipedia to jest 3% z tego, czyli cały korpus wszystkiego, co w zasadzie jest w sieci, co zostało przez różne, tak zwane pełzające programy, jak powiem, znalezione i gdzieś tam skodyfikowane, wszystko to po prostu wchodzi w ten korpus danych. Czyli są dwie rzeczy: kolosalna moc obliczeniowa, plus bardzo inteligentne algorytmy, i wielkie bazy danych. Teraz e, sieci, które e, Nazywają się neuronowymi, biorą swoją nazwę z, po prostu z neurobiologii. I w mózgu podstawowym takim najmniejszym elementem jest neuron biologiczny, który tutaj widzicie po lewej stronie. I ten neuron składa się z jądra, i wypustek, które ma naokoło. Te, te wypustki, które tutaj są wokół tego jądra, one przyjmują pewien sygnał, czyli po prostu przyjmują impulsy elektryczne od innych neuronów, czy, czy od y, różnych, no, że tak powiem, elementów, które dają nam zmysły, typu dotyk, y, wzrok, y, y, smak i tak dalej. Czyli przyjmują, no i później to, że zaczyna krążyć zaczyna krążyć w naszym mózgu i do każdego neuronu taki sygnał może docierać właśnie przez te tak zwane dendryty, te wypustki, które przyjmują sygnał. I teraz e, jądro komórkowe jest takim jakby mikroprocesorem. Ono patrzy, czy ten skumulowany sygnał jest dostatecznie duży. Jeśli tak, to odpala wzdłuż aksonu sygnał dalej i posyła go dalej. A jeżeli jest ten sygnał mniejszy niż pewien, pewien próg, to nic nie robi. Czyli mamy takie urządzonko, które albo coś włączy, albo nie, albo zapali światło, albo nie zapali światła, prawda? I potem to jest przejmowane dalej i, i, i posuwa się dalej. Teraz jeszcze to, co jest ciekawe, to to, że te połączenia synaptyczne, czyli tam, gdzie ten sygnał jest przekazywany z jednego neuronu do drugiego, mogą być słabsze lub silniejsze. I to się zmienia w procesie uczenia, czy, czy, czy no, tak jakby można powiedzieć, że programujemy, ten, ten neuron. Te, te połączenia możemy zmieniać. I w ten sposób jesteśmy w stanie spowodować, że neuron albo będzie miał pewną, pewną funkcjonalność dla danego typu sygnału, będzie odpalać i będzie przekazywać sygnał dalej bądź też nie. To zależy właśnie od tego, w jaki sposób on sobie ustawi, tak powiem, siłę tych swoich połączeń synaptycznych. No i teraz matematycznym. Tutaj odwzorowaniem tego, które, które jest podstawą tych działania tych informatycznych sieci, to jest tak zwany neuron Macaloka-Pizza, który za chwileczkę o nim, o nim powiem więcej, który również ma bardzo prostą tutaj ideę w swojej konstrukcji, mianowicie mamy Pewien input, czy pewne liczby wchodzą, pewne sygnały wchodzą, tak? Wszystko jest liczbami, czyli pewne sygnały, zero, jedynki informatycznie wchodzą lub nie. I teraz to jest. Właśnie na tych, na tych krawędziach są, tak powiem, zakodowane siły tych połączeń, i potem to dociera do tego jądra komórkowego, tu jest to ta kulka w środku. I jak ten całkowity sygnał jest dostatecznie duży, to jest przekazywany dalej, a jeżeli nie, to nie. To jest wszystko. To wygląda na coś, banalnie, na coś banalnie prostego. I gdyby to było tylko coś takiego, to w ogóle nie bardzo byłoby o czym mówić. Natomiast całe bogactwo i komplikacja i, i możliwości, które się pojawiły, polegają na tym, że my nie mamy oczywiście jednego neuronu, tylko mamy ogromną ilość tych neuronów, prawda? Mamy 100 miliardów neuronów w mózgu. I tutaj tak jak na dole po lewej stronie mamy to zdjęcie, gdzie mamy kawałek wycinek mózgu, widzimy, że neurony są między sobą połączone i to stwarza sieć, więc mamy neuronową sieć, stąd powiedzenie sieć. I ta sieć będzie miała w sobie pewne bogactwo, dlatego bo ponieważ w bardzo różny sposób mogą być te połączenia synaptyczne ustalane, no to z tym sygnałem, który wchodzi, może się bardzo wiele różnych rzeczy dziać. No i my z tego korzystamy na co dzień. Jak się teraz tutaj na Was patrzę, no to prawda, sygnał z lewego, z lewego oka, z siatkówki dociera moją na prawy płat potyliczny, gdzie jest postrzeganie z, lewego, z prawego oka na lewy, no i jak powiem rozpoznaję i rzeczy widzę, rozpoznaje i tak, i to wszystko się dzieje. Dokładnie, w, tak powiem, w sposób taki, że ta sieć przetwarza to i wiem co, co widzę, postrzegam, rozumiem, prawda, co jest. Ok. I to wiadomo, że tak powiem, było od stosunkowo dawna, natomiast tak jak to informatycy e, teraz robią, no to robią jakieś takie prostsze modele, które nie mają komplikacji mózgu. Ale wyglądają tak jak ideowo, tak jak to, co jest po prawej stronie, czyli mamy kolejne warstwy tych matematycznych neuronów, które biorą przykład, to są te żółte kuleczki po lewej stronie, biorą ten input i przesyłają go po kolei przez kolejne warstwy sieci, aż dostają pewien, pewien output. Prawda? Czyli takie przetwarzanie informacji. W czat GPT będzie tak, że my wsadzamy jakiś tekst, zapytanie, prawda? To są te żółte kuleczki. To przechodzi przez coś, czego my nie widzimy, to są te ukryte warstwy. I na koniec dostajemy wynik, na ekranie nam wypisuje, kazałem mu porównać w zapytaniu Bajrona z Mickiewiczem, dał mi w wyniku wypracowanie. Tak, taka jest idea. No i teraz cała rzecz jest taka, co jest w tym środku takiego magicznego, bo tak naprawdę w środku jest to, co tutaj widzicie po prawej dolnej stronie. To jest oczywiście znacznie większe, to by się nie zmieściło na tym rysunku, zaraz o tym powiem, ale koncepcja jest szalenie prosta. Wchodzi sygnał i teraz jest pytanie, czy przepuszczamy dalej te wszystkie podsygnały, które w tych pośrednich warstwach się pojawiają, czy nie i na koniec zostaje wynik. Ok. Więc teraz tak, wróćmy jeszcze do mózgu. Tutaj to, co widać na tym zdjęciu, to jest zdjęcie z rezonansu magnetycznego wysokiej rozdzielczości. To, co tutaj widać te włókna to nie są pojedyncze nerwy, bo to one są za małe, żeby je zobrazować, to są włókna nerwowe. Widzimy pewną bogatą, bogatą strukturę. I teraz tak, teraz to, co wiemy o mózgu, to wiemy, że ma 10 do 11 neuronów, czyli 100 miliardów neuronów. Czy to jest dużo, czy mało? Każdy mówił, o strasznie dużo tyle, co w galaktyki dają. To nie jest dużo. Dlatego, bo jak to porównamy z tranzystorem krzemowym na płytce, to jest ich właśnie 10 do 11 bitów nad typowej pamięci RAM, prawda? Taką, jaką macie. Drive czy w komputerze. Jak weźmiecie dysk 1TB, to jest taka większa, że tak powiem, kostka, ma 10 do 13. W związku z czym tych elementów tutaj, no to jest, tak powiem, tutaj nas to, powiedzmy, specjalnie by nie szokowało. Natomiast zupełnie inna jest architektura. To znaczy w, w procesorze mamy taką architekturę bardzo liniowych operacji między, między pamięcią, rdzeniem tego komputera. Które mają bardzo szybki czas operacji, 10 do minus 12 sekundy, czyli, czyli to jest, to, jest to, to taktowanie, które tam jest 3 GHz i tak dalej, co do tego się sprowadza. Natomiast w mózgu mamy zupełnie inną architekturę i bardzo, że tak powiem, wieloprocesorowość. Każdy neuron jest tak jakby takim elementarnym procesorkiem. Tu mamy jeden procesor potężny, tutaj mamy 100. Miliardów bardzo słabych procesorów, które są niesłychanie ze sobą połączone. I to jest to, co jest unikalne w sieciach neuronowych, czy biologicznych, czy sztucznych, to to, że mamy bardzo dużo połączeń. W mózgu średnio każdy neuron łączy się z tysiącem innych, czy na przykład te rysunki wcześniej były nierealistyczne, bo to by się nawet nie dało tego narysować. Te dendryty tak się rozgałęziają po prostu, średnio tysiąc połączeń. I każde połączenie może przewodzić bądź nie przewodzić. I to jest bardzo skomplikowany układ czy biologicznie, czy matematycznie też, bardzo skomplikowany. Mamy przykład właśnie tego, że z łączenia bardzo prostych układów dostajemy w sumie bardzo skomplikowane i bogate zagadnienie. Prawda? My jesteśmy skomplikowani jako ludzie, bo mamy mózgi, prawda, które są takimi skomplikowanymi sieciami. Spróbuję troszeczkę dalej wytłumaczyć. Tu jest następny obrazek z Mid A, Taką prostą aplikację, która z pomocą sieci... Sztucznej sieci neuronowej będzie klasyfikować, czy dany punkt jest w kole czy poza kołem. Jeżeli sobie przypomnicie takie coś jak geometria analityczna ze szkoły, mam nadzieję, że takie rzeczy były, to i było coś takiego jak równanie okręgu, i było coś takiego jak punkty na płaszczyźnie. Możemy mieć dwie współrzędne x, y na, na płaszczyźnie, możemy mieć na niej punkty, prawda? Tu wziąłem koło o równaniu, jak niżej powiedziane, to jest słynne równanie okręgu, które w tym przypadku ma środek w 1, 2, 1, druga i promień 0,45. Tak sobie po prostu wziąłem. No I teraz mamy punkty. No I teraz taki dowolny punkt na, na tym, w tym kwadracie, czy na, 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 na tym obszarze, na tej płaszczyźnie, może być albo w kole, albo poza kołem. No może być też na okręgu. No to jest szczególny przypadek. Weźmy, że wtedy jest w kole w tym przypadku. Te, które są w kole, będę zaznaczać na czerwono, te, które są na zewnątrz, będę zaznaczać na niebiesko. No I teraz to, jakie są współrzędne punktu, determinuje mi, gdzie ten punkt jest. To jest oczywista sprawa. Jeżeli weźmiemy sobie taki punkt, pytanie, czy on jest w kole, czy poza kołem, prawda? Jakbym Was zapytał, czy jest w kole, czy poza kołem, o takich współrzędnych punktach. No to trzeba sobie pewnie narysować, jak zrobimy, to wyjdzie, że jest troszeczkę poza kołem, prawda? Więc każdy punkt, jaki sobie wymyślimy, na przykład taki punkt, taki współrzędnych, ten akurat jest w kole, prawda? No weźmy następny też w kole. Weźmy jeszcze następny poza kołem. Czyli każdy punkt, teraz nie mówię nic trudnego ani w ogóle odkrywczego po prostu jak wezmę punkty, one będą w kole poza kołem, oczywiście, prawda? A teraz przypomnijmy sobie tą sieć. I teraz popatrzmy się bardziej, znaczy na tym nie sieć, co neuron, i teraz popatrzmy się bardziej szczegółowo, jak działa taki neuron. To powiedziałem przedtem ogólnie, a teraz bardziej matematycznie. Co się dzieje? Więc tak, mamy tutaj po lewej stronie mamy pewne liczby. To mogą być na przykład współrzędne mojego punktu, czy jakieś inne rzeczy. Tak? Te liczby są mnożone przez te siły połączeń, które tutaj są tak na brązowawo narysowane nad tymi krawędziami, które. To łączą I te siły połączeń są albo większe, albo mniejsze. Prawda? Tu jest 0,5, 0,3, 0,1. I teraz to, co robi rdzeń tego matematycznego neuronu, to przemnaża kolejne liczby na wejściu przez te kolejne siły e, transmisji sygnału, czyli jest 0,3 razy 0,5 i dodaje po wszystkich tutaj tych. E, w kawałkach sygnału, które wchodzą, czyli potem jest dodaję 0,7 na 0,3, 1,2 razy 0,1, wychodzi mi w wyniku 0,48. Jeśli to jest dodatnie, w tym przyjętym modelu, to odpala i wtedy wychodzi na sygnale, na sygnale wychodzi jedynka jako liczba, która wchodzi do dalszej części sieci. Gdybym teraz wziął inne wagi, tutaj zmieniłem tą ostatnią, ten parametr minus 0,4, te, te parametry, które określają transmisję sygnału, nazywają się wagami. W takiej, takiej sytuacji, gdyby było tak, no to taki neuron by nie odpalił. On może odpalić lub, lub nie odpalić. I teraz tak, weźmy sobie jakąś jakąś sieć sobie weźmy, na przykład taką sieć jak tutaj, prawda? I weźmy sobie na czerwono, to są właśnie te siły transmisji, czyli te wagi. One na razie są wzięte zupełnie, że tak powiem, z powietrza. I teraz biorę sygnał, który zawsze najpierw w tym górnym punkcie inputu będzie mieć zawsze jeden, to nie chcę się, jak powiem, w szczegóły tutaj wikłać, czemu tak musi być. I potem ma te moje współrzędne dla tego punktu, na przykład 0703. No i teraz co się dzieje? Jest ta pierwsza warstwa. Sygnał przechodzi do drugiej warstwy. Akurat obydwa te neurony odpalają, czyli jest 1-1. Sygnał wędruje dalej. Dla tych parametrów to jest 1-0. I na koniec mam sygnał, który jest 1. Okay? Czyli powiedziałaby mi taka sieć, że punkt o tych parametrach powiedziałaby, że jest w kole. Prawda? Więc teraz weźmy sobie. Dlatego problemu z kołem, taką troszeczkę większą, większą sieć jak ta tutaj. Okay. I na, na początek, teraz tak, tu jest konwencja taka, że te kolory e, tych krawędzi, które tutaj się pojawiają na tym grafie, na tym rysunku, e, to tak czerwone to jest wtedy, jeżeli jest dodatnia liczba, niebieskie, jeśli jest ujemna, a grubość mówi, czy ona jest duża czy mała. Okay. O, no i teraz wynik. E, Działania takiej sieci zależy od tego, jakie są te wagi. Czyli te wagi determinują to, w jaki sposób taka sieć, taka sieć funkcjonuje. I odpowiedź takiej sieci może być poprawna lub nie. Czyli jeżeli teraz jest sytuacja taka, że teraz mamy coś we wszystkich tych zagadnieniach sztucznej inteligencji, mamy, mamy ten etap trenowania, czy szkolenia, czy uczenia sieci. On polega na tym, że na podstawie pewnej próbki danych, w tym przypadku tych punktów, które tutaj mamy, Wiemy o tych punktach, czy one należą do koła, czy nie. I na tej próbce teraz robimy coś takiego. Wpuszczamy po kolei te punkty w sieć. Jeśli odpowiedź jest poprawna, to nie robimy nic. Jeśli jest błędna, to zmieniamy minimalnie te wagi na podstawie samych danych. Czyli nic nie programuję w sensie równania okręgu tego typu rzeczy. Nie, po prostu puszczam to dla tych dla tych konkretnych danych, które tutaj mamy, powtarzamy to bardzo wiele razy, żeby to mogło zadziałać, dlatego to jest kosztowne. Trzeba to bardzo długo puszczać, żeby się nauczyło, a następnie sprawdzamy działanie wytrenowanej sieci na próbce testowej. I ogólnie w ogóle trenowanie czy uczenie sieci to zupełnie ogólnie jest jest znalezienie wag przy użyciu danych tak aby się działała w odpowiedni sposób. I to, co teraz tutaj możemy zobaczyć, to tak. Weźmy sobie tą moją sieć. To jest konkretny rachunek, który, który zrobiłem, żeby tutaj tą ilustrację mieć. Mam sieć z losowymi wagami. No to ona nie może działać dobrze. Puszczam ją dla mojego problemu klasyfikacji. Czerwone punkty powinny być w środku, na zewnątrz koła powinny być niebieskie. Teraz on mówi, że wszystkie są w środku koła, czy działa beznadziejnie? Był niewytrenowany, nie był zupełnie wzięty losowo-przypadkowo, więc oczywiście udziela od odpowiedzi zupełnie, zupełnie błędnych, okay? To jest na samym początku. A teraz zaczynam go uczyć. Czyli wczytuję mu te punkty i po kolei delikatnie mu modyfikuję te wszystkie jego te wagi, te wszystkie siły połączeń w całej sieci. Te Tutaj jest rzędu, nie wiem, 30 tych parametrów czy, czy, czy kilku, kilku, rzędu kilkudziesięciu. I widzimy, że na przykład po 10 tysiącach kroków już zaczyna coś dobrego robić. W lewym dolnym rogu już jest troszeczkę niebieskich punktów, I teraz kontynuuję to. Ja teraz nie mam żad... mój wysiłek był tylko na tym, żeby napisać taki prosty programik, którego tu nie widzicie oczywiście, ale potem już tylko to puszczam. Po 15 na górze w prawym rogu też się pojawia niebieski obszar, zaczyna być coraz lepiej. Coraz lepiej po 20 tysiącach, po 30 tysiącach, po 40 tysiącach już prawie dobrze jest, jeszcze tylko jest troszeczkę czerwone punkty wystają poza, poza ten okrąg w, po prawej stronie. Po 50 tysiącach, po 100 tysiącach kroków mamy klasyfikator, który działa. Po 500 tysiącach kroków mamy coś, co działa. A, I teraz jest, Filozoficzna uwaga, taka, która jest powiedziana na tym stronie, mogę to powiedzieć tutaj. Otóż tak, my mamy pewną maszynkę matematyczną, bardzo prostą, która mówi tak: weź liczby, wrzuć w tą sieć, przemnażaj je przez inne liczby, sumuj te proste operacje matematyczne, nie wchodźmy w szczegóły. I na koniec jest poprawna odpowiedź, która mi mówi, czy punkt jest w okręgu, czy nie jest w okręgu. I teraz tak, a gdzie jest równanie okręgu, a gdzie jest geometria? Te, tej informacji w ogóle tam nie dajemy. My nie kodyfikujemy wiedzy jako takiej, tylko przez pewne doświadczenie ten program nabiera takiej intuicji. No, oczywiście tutaj też troszeczkę można powiedzieć, że przy samym granicy okręgu on by się tam mylił, że to działa z pewną dokładnością. Jeżeli mam daną próbkę danych, zawsze ta dokładność będzie, będzie zależała od tego, jak duża ta próbka danych jest. A Także czysta intuicja, prawda? Teraz tak, to co jest też ciekawe tutaj, to jest ogólne dla wszystkich tych algorytmów, że uczenie jest bardzo mozolne i kosztowne, a wykorzystanie natychmiastowe, ci, którzy uczyli, żeby smartfon, czy Google, żeby rozpoznawał mowę, no to... To był mozolny proces, bardzo kosztowny. Podczas gdy Państwo używacie na smartfonie, to działa praktycznie, to gdzieś tam ląduje, że powiem, idzie zapytanie do sieci, odpowiedź wraca natychmiast. Czyli użycie jest bardzo szybkie. To jest typowa, ta asymetria jest typową rzeczą. I teraz różnica między tym przykładem, który tutaj Wam przed chwileczką podałem, a nowoczesnymi sieciami sztucznej inteligencji, to jest po prostu wielkość i też rodzaj architektury, która jest bardziej nazwijmy to fikuśna w tym wszystkim. Czyli jest bardzo wiele neuronów, bardzo wiele warstw. Ja miałem tutaj kilkadziesiąt tych neuronów w moim przykładzie, miałem ze cztery warstwy czy coś takiego. Natomiast e, te sieci, które się wykorzystuje dla sztucznej inteligencji, są olbrzymie i również są uczone na olbrzymich danych. Mnie wystarczyło tutaj kilkaset czy tysiąc punktów, żeby tą sieć nauczyć w tym na tej płaszczyźnie. Prawda. Natomiast te dane, o których teraz mówimy, są kolosalne. No. Czyli jest kwestia wielkości tutaj, która, która, która powoduje, że, że ta wielkość się zmienia, że tak powiem, w jakość. Przeradza się nam w jakość, zresztą nie jest niczym, niczym specjalnie dziwnym. Też nazywa się to w, 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 w Fizyce, czy matematyce układów znaleźć się emergencją, czyli z złożenia prostych elementów, takich jak neuron MCP w tym przypadku, bardzo proste, taka maszynka, która, tak powiem, sumuje iloczyny liczb. Jak złożymy bardzo wiele do kupy razem takich elementów, to się pojawia zachowanie, które jest nietrywialne, złożone, niebanalne i to się nazywa emergencja. I teraz to, co informatycy robią też, to ta architektura tych zaawansowanych sieci, powiedziałem, ona jest. Ona jest hmm bardzo wyszukana i bardzo inteligentna. I tam, że tak powiem, geniusz ludzki, informatyczny wyszedł przy tworzeniu tych sieci, ale w tej chwili oni trochę to tak składają, te układy, jak to tak z klocków Lego. Czyli najpierw zrób to, przetwórz to, zrób tamto i tak dalej. Także to w pewnym sensie jest koncepcyjnie proste i teraz chcę pokazać, jak wygląda GPT. To jest po lewej stronie GPT wygląda tak. Teraz to jest pewien ideowy, nawet specjalnie jest z małymi literkami. Nie oczekuję, że ktoś to przeczyta i zrozumie ale chcę powiedzieć tyle, że ludzie, którzy to tworzyli, czy ludzie, którzy są w branży, czyli tak powiem, naukowcy, informatycy danych i tak dalej, oni rozumieją dokładnie, jak to działa. Czyli wchodzi sygnał po lewej stronie z zapytaniem i po prawej stronie jest odpowiedź. Jeszcze jest też proces uczenia, który, który na, tym, na tym polega. I teraz tak, wersja 3,5 ma 175 miliardów parametrów, czyli tych wag. Okay. 175 miliardów liczb określa tą. Pamiętacie przed chwileczką mój przykład, który był tutaj? Wszystkie te krawędzie można je policzyć, ile jest, czy razy jest, jest kilkadziesiąt. To są te wagi. Tu miałem kilkadziesiąt wag do tego prostego czegoś. Prawda? Czy ta prosieńka moja sieć pewnie mogłaby mieć mniej tych wag, czy tych liczb, które określały jej działanie. A, a tu porównujemy ze 185 miliardami. No stąd oczywiście to bogactwo się pojawia. Dane, które tutaj były użyte do wytrenowania tej sieci, czyli tego, żeby ona robiła to, co, co oczekujemy od przetwarzania tekstu, to jest 500 miliardów słów. To aż brzmi niewiarygodnie. Wikipedia to jest tylko 3 miliardy. Cała Wikipedia we wszystkich językach to jest tylko 3 miliardy słów, więc ta reszta to, jest, to są strony internetowe, które. Mamy strona UJK, wszystko jest przez te takie różne, jak powiem, pełzające oprogramowanie, to wszystko jest przeszukiwane, w związku z czym jest też wiedza o tym, jest też wiedza o programach, które ludzie tam wrzucają i tak dalej. Więc ta wiedza po prostu tam, tam wchodzi. Maksymalna długość zapytania w tej chwili w czacie GPT, to można wrzucić tak zwany prompt, czyli ten input, który się tam wrzuca, tak jak na przykład napisz mi wypracowanie, tak. Może mieć długość 50 stron, aż więc to też ustala pewien, pewien kontekst który jest. Trenowanie wymaga 10 do 23, to jest 10 z 23 zerami operacji typu FLOP, czyli typu mnożenia lub dodawania na liczbach tak zwanych zmiennoprzecinkowych, więc to jest coś, co jest bardzo drogie i koszt wytrenowania gdzieś zauważyłem, że to jest 50 milionów dolarów pojedynczego wytrenowania tej sieci. Więc to jest duży koszt, chociaż dla oczywiście firm tej wielkości to są jakieś też rozsądne, rozsądne e, e, kwoty ja sobie tutaj, przygotowując tam myślałem, że może będę mówił na żywo i coś pokazywał, to sobie nawet kupiłem licencję na, na czat GPT+, gdzie jest GPT-4 wykorzystywany, 20 dolarów wysupłałem, no więc pewnie takich ludzi jest dużo, więc to się im natychmiast takie inwestycje zwracają. Notabene ludzie z Uniwersytetów Cornell twierdzą, że mają coś, co działa w bardzo zbliżony sposób, i co, można, co jest publicznie, że tak powiem, open source'owy program, który za 600 dolarów se można wytrenować. Więc to jest początek czegoś, prawda, mamy w tej chwili szalenie drogiego Mercedesa, czy Cadillaca, ale być może będziemy mieli niebawem, że tak powiem, Seicento, którymi będziemy mogli se tutaj samemu robić. Teraz ten ich model jest bardzo duży, on jest, on jest za duży, by się móc zmieścić na, że tak powiem, na karcie graficznej laptopa, w no związku z czym jego się wykorzystuje, Wykonuje, wykonuje gdzieś tam, prawda? I teraz działanie GPT jest takie, że, że zadanie jest proste. Teraz, mając ciąg pewnych słów, a każde zapytanie z pewnym ciągiem słów, ma wygenerować najodpowiedniejsze kolejne odpowiedzi. Prawda? Potem kolejne i tak dalej. Czyli ja mu zadaję jakieś pytanie, i teraz on w tym, tym procesie uczenia, tam gdzie ten wielki korpus e, tekstów przetwarza, on znajduje korelacje między między słowami, prawda? Jest na przykład, jeżeli, jeżeli miałbym, mnie, stwierdziłem, że mnie nie ma, ale gdybym miał Broniowski, to, to by skojarzył mnie na przykład z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w jakiś sposób i tak więc stąd, stąd jest brany pewna pewien, pewien jego, że tak, powiem, że tak powiem, pewna i cała jego wiedza jest oparta na tychże właśnie kodeksach, co jest najlepszym dokończeniem danego, danego tekstu. I to gdybym na ktoś to powiedział 20 lat temu, że to się da to jakieś są fantazje i tak dalej, no, chłopcy i zrobili to, prawda? To działa. Natomiast to jest tylko to i aż to. Sieć uczy się, dobiera parametry samodzielnie, to znaczy w sposób nienadzorowany, na olbrzymim korpusie tekstów stron www. Czyli ta pierwszy etap tego uczenia to jest taki, że tutaj programista, to nie jest tak, że on siedzi i patrzy się, czy on się dobrze coś nauczy. Nie, na to by nie było czasu. On po prostu bierze i w pewnym sensie klasyfikuje te dane, czy patrzy na korelacje między słowami w tych, w tym, w tym te, w tych tekstach, które ma. Potem dodatkowo, żeby skroić sieć pod daną funkcjonalność, usuwać nieodpowiednie treści rasistowskie i tak dalej, następuje kolejne doszkalanie oparte o czynnik ludzki, czyli potem też tak jest, że, że jest jeszcze wcześniej, przepraszam, też, też jest douczana w tak zwany nadzorowany sposób, a potem jeszcze są te treści usuwane też w inny sposób, że są jeszcze dodatkowe algorytmy, które tutaj uwzględniają pracę ludzką, czyli bierze się na przykład Kenijczyków, tam którzy znają angielski i... Każe się im oceniać, czy te treści są odpowiednie, czy nie płaci się im 2 dolary dziennie za to, prawda, no, ale no, trzeba to robić dużo, że tak powiem, tego typu, tego typu. Prób. To jest bardzo poważny problem, tutaj, żeby tych odpowiednich, nieodpowiednich treści w tego typu narzędziach nie było. Teraz to też jest ciekawe, może to jest uwaga, bardziej techniczna, ale ten transformer, który jest tutaj w tej architekturze na początku, taki jedno z tych, znaczy to, ten zestaw pudełeczek tutaj, który jest, z tych kawałków różnych sieci, on się nazywa transformerem i on się uczy coś, co, co w pewnym sensie imituje pewną uwagę, czyli atencję, czyli on wie, które słowa są ważniejsze, jak się między sobą korelują, czyli ustala pewien, pewien, że tak powiem, no, pewną hierarchię, prawda, więc właśnie jak napisze Broniowski, no to się koreluje, powiedzmy, z, z, z UJK, ale być może z czymś innym bardziej, na przykład ze słowem mężczyzna i tak dalej, więc potem ustala pewną hierarchię tych, tych, tych skojarzeń i potem, w zależności od tego, jaki jest kontekst, jaka jest całość tego tekstu, dobiera z pewnym prawdopodobieństwem takie czy nie inne słowa, ale za każdym razem może to być inny wynik, Czyli jeżeli Państwo się ściepniecie na, na czata GPT, żeby mam robił tutaj projekty z polskiego na przykład wypracowania, czy z czegokolwiek innego, to ten każdy projekt na to samo zapytanie odpowie troszeczkę, w każdym, w każdym zapytaniu odpowie troszeczkę inaczej, by losowość to wrzucona. W związku z czym też to jest prawda, niesłychane, że ma taką, jakby powiedziałbym, tutaj pewną dowolność w sobie. I najważniejsza może rzecz, która jest niesłychana, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że poszukujemy informacji w sieci, wpisujemy coś w okienko Google'a i siedzie, jest przeszukiwana z pomocą tam indeksów, które są, i daje nam odpowiedź czy źródła iluś tam odpowiedzi. Prawda? Tak nie jest w przypadku GPT. GPT nie jest w ogóle połączony z siecią. On został wytrenowany zgodnie z wiedzą, tam z tym korpusem do roku 2021, tam jakaś data końcowa jest i tyle. I potem odłączamy. On nic, jak my się go o coś pytamy, on w ogóle nic już w sieci nie szuka. On to wszystko ma w tych 170 miliardach parametrów. Także to też jest niesłychane. To jest zupełnie inna filozofia niż przeszukiwania w przeglądarce, bo to przeszukiwanie w przeglądarce polega na znajdowaniu że tak powiem, wskaźników, które są w jakiś sposób uszeregowane w sposób, nazwijmy to logiczny, czy jakiś taki biblioteczny. Prawda? To jest z tak jak przeszukiwanie fiszek w bibliotece, no tylko że wiele poziomów schodzi. Także to jest zupełnie co innego. Prawda? Jedyne co on ma, to on po prostu ma. Tą swoją sieć. No to teraz zapytajmy się go, czy ma świadomość, bo wiemy już, że jest inteligentny w sensie Turinga, czy ma świadomość. Więc to, to była ta nasza sieć, która rozpoznawała punkt w kole i czy to jest świadomy układ. Czy on wie, co robi? No, już powiedziałem Wam, że on nie wie, co robi. On po prostu przemnaża w głupi sposób liczby, dodaje i tak dalej, i dostaje na koniec wynik. I tak się akurat składa, że ja go wytrenowałem i on, ten wynik jest dobry. Ale, ale on nie wie, czy on znajduje punkt w kole, czy w kwadracie, czy w czymkolwiek. Miał w kwadracie ta sieć, wyglądałaby dla nas też, jak się na to patrzymy. My absolutnie widzimy funkcjonalności tego układu. Czyli czy taki model rozumie, co to robi? co to znaczy rozumieć? I tutaj jest koncepcja chińskiego pokoju. Jona Silla, o czym za chwileczkę więcej. Tu jest to, co Mid Journey mi daje, jak wpiszemy Chinese Room with two windows and books, daje mi cztery możliwości. To jest niesamowite. Po prostu chcecie mieć jakąś ilustrację, nie wiem, napisaliście bajkę dla młodszego rodzeństwa i chcecie mieć ilustrację. Po prostu wklepujecie w Mid Journey i Wam da, prawda? Jak się coś mówi popraw to, popraw tamto, to można dalej to, tak powiem, modyfikować jeszcze, prawda? Też 10 dolarów miesięcznie to kosztuje. Jak się. Jest jakiś pułap darmowy, potem trzeba zapłacić. Ale jest chiński pokój. Teraz co to jest chiński pokój Sirlego? E, otóż wyobraźmy sobie, że Chińczycy zamykają nas w pokoju, w którym są dwa otwory. Jednym dostajemy pytania na kartkach napisane po chińsku. Sami nie znamy chińskiego oczywiście, ale w pokoju mamy szczegółowe instrukcje, algorytm, jak postępować z ciągami piktogramów i jaki ich ciąg wygenerować w odpowiedzi. Po prostu dostajemy zapytanie po chińsku, i ta idę i biorę. Z książkę, patrzę, kto, co to jest za symbol, a jeżeli ten symbol, ten, to mam zrobić to, 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 czyli robię pewne operacje mechanistycznie po prostu, czyli bez, bez, bez rozumienia, ale robię pewne operacje, które po prostu mam zrobić i na koniec dostaję wynik, również po chińsku, daję go przez drugie okienko i ten wynik jest poprawny. To jest dokładnie to, co robi chatgpt gpt więc tutaj Cyril powiedział to, że, że my absolutnie tak powiem, jeżeli taka sztuczna inteligencja byłaby, to ona będzie tak jak chiński pokój. Czyli ona przetwarza coś zupełnie tego nie rozumiejąc. I teraz oczywiście, jak się popatrzymy teraz na czata GPT, to on jest chińskim pokojem. On po prostu robi to, co tutaj, prawda? Nie ma zupełnie świadomości tego, co to jest. I teraz tak, pytanie, jak tutaj wyjść? Jeżeli ja, ja sobie. Proszę Państwa, przepraszam, bo się. Zagalopowałem. Otóż, to jest tak, że jak ja mu powiem, napisz mi, nie wiem, streszczenie jakiejś tam książki, no to to mi się z czymś kojarzy, prawda? Czy na przykład, jak powiem, że na przykład opisz mi, jak będzie wyglądać spacer bulwarami wiślanymi w Krakowie, to, to ja tutaj nie wiem, czuję, powie wiosny, ptaszki śpią, mam, mam znacznie więcej jakichś skojarzeń. Które też dotyczą innych domen niż sam tekst, prawda? Człowiek ma więcej w sobie niż tekst, bo ma emocje, ma, ma no przede wszystkim musi, musi żyć, więc są kwestie związane z typu, typu, czysto biologicznymi uwarunkowaniami i tak dalej. Ale są inne, jakby zupełnie warstwy czy, czy domeny, które, które tutaj, tutaj wchodzą. I też tego typu rzeczy próbuje się. E, e, prowadzić w algorytmikę, żeby nie była jedna domena, tylko żeby było kilka takich domen jednocześnie, nad tym wszystkim musi coś czuwać, prawda? Też świadomość polega na tym, że ja mam jakby z zewnątrz obserwuję to, co robię, prawda? Znaczy Karteczyk powiedział, myślę, więc jestem, ale to jest ja powiem, pytanie takie, że myślę, ale jednocześnie mam też... No widzę jakby z zewnątrz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że siebie widzę tego, co, to, co robię, prawda? Więc, więc jest jakby coś jakby nadzorującego e, to działanie. Czy powiedzmy też, po co nadzoruje nasze działania, to jest sprawy typu moralność i tak dalej, prawda? Więc tego już oczywiście tutaj trudno by to pewnie było jakoś skodyfikować, ale, ale to jest następny jakby, jakby powiedziałbym tutaj krok, prawda? Czy jest w stanie sztuczna inteligencja wyjść z chińskiego pokoju? I w tym momencie powiedzielibyśmy, że raczej nie. Natomiast te pytania, które tutaj delikatnie podniosłem, to te pytania o sztuczną inteligencję w tym kontekście świadomości są w pewnym sensie pytaniami dotyczącymi nas samych, bo my też jesteśmy siecią neuronową, proszę Państwa. My po prostu mamy połączenia synaptyczne to są nasze wagi. W procesie uczenia one ulegają zmianom. Jest tak zwana reguła Heba, jak coś się używa, to się wzmacnia i tak dalej. Ale koniec końców, jak popatrzeć na to tak czysto z punktu widzenia materialistycznego zupełnie to mamy pewną sieć neuronową, biologiczną, która po prostu przetwarza sygnały i która też się uczy. I, i, i pytanie, czy, czy jesteśmy inni od sztucznej inteligencji, czym jesteśmy inni, to są pytania, które są jak najbardziej tutaj na rzeczy. Teraz halucynacje i konfabulacje w modelach językowych. Teraz każdy z Państwa, który sobie odpali takiego czata, GPT, to pierwsze co jest, jak go można zagiąć łatwo. No bardzo łatwo go można zagrać. Zadałem mu pytanie, kto to jest syn mojego ojca, a nie jest moim bratem. I on mi odpowiedział: To jest Twój własny syn. Ja powiedziałem: że Źle, to jestem ja sam. Przepraszam za pomyłkę. Rzeczywiście, synem ojca jesteś Ty sam, nie jesteś swoim ojcem, ale nie jesteś swoim własnym bratem. Ok, czyli poprawił się, sumitował się, jak miał ten większą wiedzę o tym, co ja chcę powiedzieć, większy kontekst, i tak dalej. Prawda? potem mu udowodnić twierdzenie z matematyki, takie podstawowe, że jest liczb pierwszych, że jest ich nieskończenie wiele. Liczby pierwsze to są takie, które się dzielą przez jeden i przez samą siebie, czyli mamy 2, 3, 5, 7, 11, 13 itd., prawda? No i tutaj mi powiedział, że jest wiele sposobów, na przykład dowód przez sprzeczność, oto jego formalna wersja, i tutaj podał poprawny dowód. To potem powiedziałem mu tak, udowodni analogicznie. Że par bliźniaczych liczb pierwszych to są takie liczby pierwsze, które są oddalone od siebie o dwa, czyli na przykład 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 i tak Że jest nieskończenie wiele. I napisał mi: podobnie jak w przypadku dowodu nieskończoności liczb pierwszych można udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele par bliźniaczych liczb pierwszych przez dowód, przez sprzeczność. Tu podaje dowód, to jest zupełną konfabulacją, bo dowodu tej hipotezy nie ma. Prawda? Czyli konfabuluje całkowicie. Stąd wynika, że istnieje nieskończenie wiele pierwszych. Było czyste wodoleństwo. Tak? No i tutaj, jak go, że tak powiem, testują na różnych test, takich testach typu, typu standardowego, które studentom czy uczniom się daje, no to my, że 80% odpowiedzi jest poprawna. I też wersja 4 ma więcej niż wersja 5. Tam w niektórych testach 90%, ale te 10% jest błędna zupełnie. Także on, jeżeli czegoś nie wie, to on nie wie, w którym momencie skończyć i będzie mówił głupo. Także to Państwa przestrzegam. Faktografia to jest zupełnie do niczego i on tego zupełnie nie sprawdza w żaden sposób. To jest model językowy. Na podstawie pewnego ciągu słów daje pewien najbardziej prawdopodobną odpowiedź, ale nie sprawdza tego nigdzie, czy to jest poprawne, czy fałszywe. Nawet, nawet jak powiem, nie ma takiej próby, nie ma takiej nawet możliwości tutaj w tym czymś. Prawda? Okay. Także to jest coś, co trzeba mieć, mieć na uwadze, że należy to sprawdzać. E, dalszy rozwój. Teraz tak, te narzędzia idą oczywiście dalej. Tutaj też jest link do przykładu prezentacji o GPT. Teraz nie w, w chat GPT, ale w GPT samym, gdzie też można sobie kupić abonament za to, ile się tam, to nie tak dużo kosztuje. Jest wielomodalność, czyli można wrzucać w input tekst, ale też grafikę. czy można na zrobić zdjęcie, facet tak zrobił zdjęcie lodówki, i wrzuca to w czat GPT i pyta się, jakie y, przepisy kulinarne mogę zrobić z tego, co, co mam w lodówce, on mu mówi. To, 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 to co dla cukrzyka, proszę bardzo, to potem napisał odręcznie na kartce papieru, napisał odręcznie na kartce papieru, co chciałby, żeby jego strona internetowa miała. Odręcznie napisał, na bazgał bądź jak, sam tylko tak powiem, y, idea o co mu chodzi. I napisał mu poprawną stronę domową na podstawie tych dodatek wypełnił mu formularz podatkowy na podstawie takich kolokwialnych zupełnie poleceń. Amerykański formularz podatkowy. No, takie rzeczy. No, teraz tak, tutaj teraz następuje wielka konkurencja, bo wydaje się im, że złapali Pana Boga za nogi, no i oczywiście też za tym wszystkim jest no, niesłychana możliwość monetyzacji tych, tych narzędzi. No, w związku z czym jest ustawiczny rozwój, szczegóły GPT-4 są ukryte. Transhumanizm. Pamiętacie nasze wypracowanie z polskiego? O, kazałem mu streścić do jednego zdania, zrobił to, prawda? Teraz zrób to tak, by większość słów zaczynała się na literę P i zrobił. Postacie poetyckie Byrona i Mickiewicza prezentują podobieństwa, pasjonujące pragnienia oraz przekory, jednakże potężne przesłanki pozycjonują się przeciwnie, personalistycznie dla Byrona, patriotycznie dla Mickiewicza. Na P. Zróbcie tak, robicie na P jeszcze jest łatwo. To samo jest na K i na J również. Tak? Kto z Was tak da radę? I tu jest tutaj zahaczano transhumanizm, czyli to, że teraz ta sztuczna inteligencja, przynajmniej w tym jakimś prostej zabawie, zabawie w, w takie... No, powiem, językowe, językowe rzeczy, jest dużo lepsza niż my. My byśmy nie dali rady na literę K tego napisać prawdopodobnie. On napisał. Reakcje konstruowane przez Brenner, komponują konwergencję. Może czasem coś jest sztucznie, no, ale, ale to jest niesłychane ograniczenie, żeby na jedną literę. Zalety, wady, zagrożenia. Odrabianie zadań, mowy okolicznościowe, opisy produktów, spoty reklamowe, scenariusze tłumaczenia, streszczanie tekstów, quizy, egzaminy, pisanie prostych programów stron WWW, poezja, sztuka. To jest, prawda? koniec szkoły, jaką znamy. Klasa ściepie się na subskrypcja za 25 dolarów miesięcznie. Nie ma sensu i nie da się zabronić i ścigać używania GPT. Prawidłowe zadanie będzie w przyszłej szkole takie, że kto napisze lepsze zapytanie do czat GPT, żeby mu dał lepszą odpowiedź. Tak? Cała w tej chwili w sieci tak powiem, kwitną wszystkie strony i wymiany na różnych grupach. Społecznościowych, jak się zapytać czata GPT, żeby dostać jak najlepsze odpowiedzi. Czyli wiedza teraz polega nie na tym, żeby coś wiedzieć, tylko jak się zapytać, żeby dostać tą wiedzę. Niesamowite podwrócenie tego. Rewolucja na rynku pracy. Niepotrzebni będą podstawowi informatycy, graficy, agencje reklamowe, ludzie średni umysłowo, czy poniżej IQ 110 nie będzie potrzeba takich informatyków. Rosnąca cena ukrywania danych nastąpi. Nie będzie tak, że dane będą. Po prostu w ten sposób, bo są za drogie, bo umożliwiają właśnie uczenie maszynowe. z te halucynacje to jest istotny problem, i to w tym modelu tego się rozwiązać, po prostu twierdzą, że się nie da i będziemy z tym żyli. Bardzo kiepskie lub żadne poczucie humoru, opowiada zupełnie nieśmieszne dowcipy. Fabrykowanie nieodróżnialnych od prawdy profilowanych fake newsów na niewyobrażalną skalę, to jest też takie zagrożenie, które. E, którego będziemy doświadczać, instruktaż, przestępstw, hakowanie, podszywanie się, spamowanie, phishing, to wszystko będzie znacznie bardziej łatwe. Każdy będzie mógł. Do tej pory phishing mógł robić tylko informatyk, prawda? W tej chwili każdy będzie mógł sobie to robić. Dziękując za uwagę. Tak, więc z jednej strony na pewno jest to genialne, są to tego typu narzędzia, są genialne, jest to stopniowy, mozolny rozwój, który może doprowadzić do przejścia, tzw. Fazowego, tak zwanego fazowego, nazywamy w fizyce, czyli takiej osobliwości, czyli mamy niesamowite przyspieszenie w pewnym momencie i chyba tego teraz doświadczamy. Powszechnie używanie nastąpi niezależnie od tego, czy się komuś podoba, czy nie, czy bez względu na zagrożenia. Konfabulacje. Na tym etapie tak, sieć nie wie, kiedy powiedzieć, że nie wie, nie umie się rozsądnie dopytać o szczegóły, przejąć inicjatywy. I teraz jeszcze jedna na, na koniec myśl, taka na pójście do domu, czy, czy na kawę i zastanowienie się nad jedną rzeczą. Tak, GPT 3.5 ma 170 miliardów liczb w sobie, tak mówią. GPT 4 więcej nie wiadomo ile, bo już to ukryli. To jest 10 do 12 bitów. OK, bity to jest jednostka informacji, 10 do 12. Mózg ma 10 do 14 połączeń synaptycznych. Traktując, że połączenie jest zero-jedynkowe, to by było niecałe dwa rzędy wielkości większe. Czyli teraz chcę powiedzieć coś takiego na koniec. U nas mózg jest tylko dwa rzędy wielkości, nie wiem, 50, 100 razy większy od GPT, 3,5. I teraz, co będzie, jak GPT 3,5 będzie... GPT. 10,5 będzie większy od nas 100 razy? I z tym pytaniem Państwa zostawiam i też z rysunkiem z Mid Journey, gdzie dziewczynka rozmawia z botem, e, rysunek w stylu manga. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.